Witam Was, kochani, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Choć z racji miejsca, w którym kilka dni temu byłam, powinnam się raczej przywitać Guten Tag, a w sumie z racji dość już późnej pory raczej Guten Abend. Tak czy siak, witam Was, kochani, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w filmiku, w którym opowiem Wam, opowiem i pokażę zakupy, które poczyniłam w Primarku, w Berlinie. Dlatego, że spędziłam, jak my to nazywamy, jak my to nazywamy sisterkowy mini weekend, a relacja z tego naszego weekendu już pojawiła się na blogu, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak spędziłyśmy ten mini weekend, mówię mini weekend, dlatego że wyjechałyśmy w piątek rano, wróciłyśmy w sobotę wieczorem, więc tak naprawdę w Berlinie na miejscu spędziłyśmy 24 godziny, no okej, 26 i 15 minut, 24 godziny w Berlinie, czyli tytuł posta opublikowanego na blogu, musicie przyznać, że tak wygląda to tak zaraz jakoś inaczej. Tak, więc 24 godziny w Berlinie już są krok po kroku, właściwie godzina po godzinie opisane na blogu. Jeżeli chcecie zobaczyć i tak naprawdę ułożyć sobie taki mini plan wycieczki, tak jak ja to zrobiłam, możecie ten plan po prostu skopiować i tak będzie najłatwiej. Opisałam na blogu środek naszego transportu, wszystkie koszty związane z transportem, noclegiem. Poleciłam Wam hotel, którym naprawdę jestem szczerze czarowana. Doskonała lokalizacja w samym centrum Berlina, zaraz usytuowany jest hotel przy Alexanderplatz, jest więc blisko do naszych trzech głównych punktów wycieczki pod względem zakupów, czyli Primarka, Drogerie DM, Lasza i tak naprawdę też niedaleko na przykład do Galerii Lafayette, w której byłyśmy wieczorem i niedaleko do wspaniałej, pysznej tajskiej knajpy, którą już późnym wieczorem odwiedziłyśmy, więc tak naprawdę plan wycieczki macie gotowy, nic tylko po prostu planować i wyjechać, więc jeżeli jesteście zainteresowane, co robiłyśmy w Berlinie, jak spędziłyśmy czas i jeżeli chcecie obejrzeć naprawdę mnóstwo zdjęć, to zostawię Wam link do bloga na dole. A teraz zapraszam Was do holu z Primarka. Holu jedynie z Primarka, pomimo tak, że tak jak mówię, byliśmy również w Drogerii DM i Laszu, ale tutaj mam do Was pytanie. Czy chcecie zakupy kosmetyczne obejrzeć, nie chcecie ich obejrzeć? Odpowiedź A. Odpowiedź B. Chcecie je obejrzeć w jakimś tam kolejnym z rzędu filmie, właśnie w ramach wideo na YouTube. Czy chcecie, odpowiedź C, zobaczyć te zakupy w formie na przykład wpisu na blogu, więc napiszcie odpowiedź A, B lub C. Nie martwcie się, operator nie podbierze od Was żadnych kosztów, żadnej opłaty nie będzie. Dajcie mi znać w komentarzach, a teraz ja już przechodzę do tego, co kupiłam sobie w Primarku, więc zapraszam Was do oglądania. Jestem pewna, że najlepszym wyznacznikiem wielkości moich zakupów, poczynionych przeze mnie zakupów w Primarku, mogły być wzrok obsługi, która zlustrowała właśnie od góry do dołu, od dołu do góry. Mnie i moją siostrę w momencie, kiedy z naszymi kilkoma, tymi największymi w swoim rozmiarze torbami, przekroczyłyśmy próg hotelu właśnie w piątek wieczorem po dwukrotnym zaliczeniu zakupów w Primarku. Mówię o dwukrotnym zaliczeniu zakupów w Primarku, dlatego że wiecie, ja taka zadowolona, mówię, kurczę, no niby wszystko to, co chciałam, kupiłam, tam to kupiłam, kurczę, coś mi tu nie pasuje, przecież ja się nastawiałam na takie wielkie, ciężkie zakupy, też większy budżet miałam na Primark przeznaczony, no i tak wiecie, pochodziłyśmy po tych innych sklepach, zaliczyłyśmy tam kilka innych miejsc i 21 nastała, wracałyśmy z metra i ja mówię, Jezu, sister, przecież, czy ty w ogóle czytałaś moją listę, wishlistę na blogu? Ona mówi, no czytałam. Mówię, no i czego ja zapomniałam? Ona mówi, no i no tam te żele masz, to tam masz. Mówię, Boże, w ogóle czy ty to oglądasz tylko obrazki, czy ty w ogóle czytasz treść, czy ktoś w ogóle czyta tego bloga? Mówię, przecież ja miałam tam kupić dwie rzeczy do domu. Moja siostra mówi, Jezu, ale jakie rzeczy do domu? A ja mówię, no jak to jakie? No przecież ja tam pojechałam po narzutę i po pościel. Myślę, że tak się nie patrzy? Mówi, nie. Ja cię błagam, ja cię po prostu błagam, powiedz, że ty sobie robisz jaja. No i ja poszłam do Primarka, majstra po prostu mówi, nie, ty sobie robisz jaja. Ona myślała, że ja tam poszłam po, nie wiem, jakiś strój kąpielowy czy bieliznę, której zapomniałam dokupić. I mówi, coś za długo jej nie ma, pójdę jej poszukać. Moja siostra zeszła do mnie do Primarka w momencie, kiedy ja wybieram ten jakże oto piękny i wspaniały i po prostu jakże cieplusi ogromny, wspaniały koc na żółte pled, jakkolwiek chcecie to nazwać, bo tak naprawdę każdą to jest to z wymienionych funkcji może spełniać. Jest to ogromny, ogromny, piękny, grubiutki, cieplusi koc o wymiarach 235×260, więc akurat pokryje nasze idealnie pokryje nasze ogromne łóżko, to chciałam powiedzieć. Ja te koce po prostu uwielbiam, wiecie, że w styczniu kupiłam jeden taki malutki do okrycia się
kiedy tam siedzę i pracuję przy komputerze, a ten po prostu idealną będzie narzutą, czy idealnym okryciem w nocy, po prostu tak się cieszę. W ogóle mój mężczyzna się zbulwersował, bo on, wiecie, ja przyjechałam z Berlina, on te zakupy chciał rozpakować, no i chciał pod nim pójść się przekimać. Ja mówię, nie, no to chyba żartujesz, no przecież ja muszę nagrać filmik, dopiero jak nagra filmik, to go dostaniesz. Mówi, nie, ja to po prostu jestem na szarym końcu. Najpierw widzowie, potem jeszcze długo, długo przerwa, potem twoja siostra, potem rodzice, potem ja. No widzisz, no taka jest hierarchia, nic na to nie poradzisz, ale także dzisiaj na pewno się ucieszy, koc już jest pokazany, więc będę mogła, będziemy już mogli go na łóżko sobie narzucić. Koc kosztował 16 euro, podobnie jak pościel. W ogóle moja siostra już się po prostu przeturlała przez pół Primarka ze śmiechu, jak ona zobaczyła, że ja chcę przywieźć koc z Berlina, wieźć tyle kilometrów do domu koc, jechać z nim pociągiem, w ogóle wracać z tymi siatami pociągiem, ta moja siostra zadzwoniła do mojej mamy, po prostu turlały się razem ze śmiechu i moja siostra mówi do mojej mamy, mamo, zgadnij co Basia sobie kupuje, a moja mama mówi, no nie wiem, może na urodziny sobie jakiś super zegarek, czy jakiś super pierścionek, czy super torebkę znalazła, a moja siostra mówi, nie, Basia kupuje koc. I to nie byle jaki koc, 2×3 metry i wiesz co? Jeszcze do tego chcę dokupić poduszki i pościel. Wie kurna, nieprawda, żadnych poduszek nie chcę dokupić. Ona później mi zaczęła w ogóle tymi poduszkami po głowie wywalić po prostu jak dwie idiotki. Po prostu, jeżeli ktoś z was widział małą, niższą, grubszą blondynkę i wysoką, chudą, to tak, to z pewnością byłyśmy my. Nie ma ku temu żadnej wątpliwości. Więc tak, wszyscy się będziecie zbijać, że ja jechałam tyle kilometrów z pościelą, ale tak, kupiłam pościel, dlatego że nasze łóżko jest bardzo, bardzo duże i ciężko mi tak taką pościel u nas znaleźć w dobrej cenie, bo to nie sztuka kupić pościel za 300 zł, ale no, ta tak mi się spodobała, poza tym była na mojej wishliście, więc jeżeli czytacie bloga, to wiecie, że jestem usprawiedliwiona i nie był to żaden zakup impulsywny. Jest to double duvet cover set, pościel jest, o ile się nie mylę, 2×2. Tak, 2×2 z dwiema małymi poduszkami, również kosztowała 16 euro w pięknych kolorach. Ja mamy właśnie w domu dużo szarości, trochę mięty, trochę takiego beżu, więc po prostu będzie to wyglądało idealnie. I mówcie co chcecie, ale tak, jechałam z pościelą i z narzutą na łóżko i powiem wam, że mega, ale to mega się cieszę. Dobra, jeżeli chodzi o inne rzeczy, coś co zgapiłam, kurczę, nie wiem po kim, wydaje mi się, że widziałam to... W sumie nie pamiętam, kogo to widziałam. Może u Corneli? Kurczę, dajcie mi znać, od kogo to zgapiłam, bo chciałam komuś podziękować, a tak naprawdę, kurde, nie pamiętam komu. Jest to taka mała butelka do przelania jakiegoś napoju, z czymś, co mi się najbardziej podoba, czego nie widziałam, że tej słomki się nie da wyciągnąć. Stwierdziłam, że może to głupie, że będę z takim czymś, jakimś plastikiem jechała, ale tak mi się spodobało, kosztowało 3 euro. Może to nie jest coś, co jest mi potrzebne, na pewno nie jest coś, co jest mi potrzebne, ale tak mi się spodobało, mówię, dobra, biorę, to jest piękne. Tak. A jeżeli chodzi o te zakupy wcześniejsze, to już to były zakupy, które no oczywiście zrealizowałam, o których pamiętałam, czyli oczywiście prezent dla mojego mężczyzny. Na rower kupiłam mu taką fajną, czarno-limonkową, szarą bluzkę. Powiem wam szczerze mówiąc, gdyby był tutaj napis, znaczy tik, znaczek Nike, to bym stwierdziła, że to naprawdę może być bluzka z Nike. Ta kosztowała 8 euro, ją przymierzył, wyglądał super. No i oczywiście znowu mu się nie spodobało, że muszę najpierw ją pokazać, ale mówię, słuchajcie, jak ktoś będzie, która z dziewczyn, która mnie ogląda, będzie chciała kupić swojemu chłopakowi, no weź pomyśl o innych, a nie tylko o sobie. Bluzka kosztowała 8 euro, więc dzisiaj już będzie w użytku. Dwie rzeczy, które kupiłam dla siebie, dwie bluzki, które no nie kupiłam z myślą o tej pogodzie, która teraz jest, ale z myślą o urlopie letnim. Jest to bluzka z napisem Nirvana i wskazującym właśnie na ten stan, na tej oto twarzyczce. Piękne te bluzki mają tył, mówię te bluzki, bo mam jeszcze drugą, dosyć podobną. Taki mocno wycięty, idealny właśnie na wakacje, na urlop. Jestem super zadowolona, że w końcu je chciałam kupić, że w końcu je kupiłam, bo się zastanawiałam, a może mi niepotrzebna, a może coś tam, że mam inne bluzki i bardzo dobrze właśnie, że kupiłam. I ta bluzka kosztowała 10 euro. A o ile dobrze pamiętam, 8 euro, tak, 8 euro kosztowała druga, z takim też tyłem mocno wyciętym zapisem Sunglasses, Surfers and Suntans. Czyli generalnie to, co właśnie na wakacjach każdy z nas powinien robić, czyli się relaksować, odpoczywać, leżeć na leżaczku, pić sobie drineczka czy tam wodę z cytrynką i tak właśnie powinno na idealnym urlopie być. Dobra, jeżeli chodzi już o ten idealny urlop, to kupiłam sobie właściwie nie urlop, bo tak naprawdę w jednych będę japonkach śmigać pod domu, a drugie mam właśnie na basen czy też później na urlop. Dlatego, że ja nienawidzę bamboszy, jakichś tam papci włochatych, masakra. To dla mnie jest fajne zimą, ale już kiedy zima się kończy, to nie. I ja chodzę w japonkach, moje stare japonki musiałam już po kilku latach wyrzucić, więc kupiłam sobie dwie takich fajnych,
ciekawych, kolorowych, takich fajnych letnich japonek na lato. Każda z nich kosztowała 1,5 euro i ja mam w rozmiarze S, czyli jest to 36-37, ale wypadają na troszkę większe, dlatego że ja mam 37, a tak naprawdę one są jeszcze trochę za duże, więc naprawdę bardzo fajne. Troszkę podśmierdują, ale jak się wywietrzą i jak je umyję, myślę, że będzie dobrze. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o ubrania, to kupiłam sobie taki top, zwykły top, obcisły, taki typowy, basicowy, podstawowy top, jaki możecie kupić w... Ale jaja, w H&M chciałam powiedzieć, ale jaja, bo tutaj jest, chciałam powiedzieć cenę 2,30 funta, przecież kurde, ja nie byłam w Londynie, tylko w Berlinie, więc pewnie jest to jakieś 3-3,5 euro. Dam wam zaś na dole wszystkie te rzeczy, postaram się wam wypisać i podlinkować. Jest to taka zwykła koszulka, tańsza niż w H&M-ie, dlatego ja bardzo lubię je nosić. Mam już kilka lat te poprzednie i naprawdę noszą się bardzo dobrze. Tak, ostatnia z kolorowych rzeczy jest to takie etui na telefon. Dlatego, że mój telefon musi być w etui, ja po prostu czasami rzucam nim o różne twarde powierzchnie z nerwów, ale to rzadziej, natomiast zazwyczaj wypada mi on z ręki po prostu, bo ja tak, wiecie, 1 850 000 rzeczy naraz i ten on się zawsze wyślizguje i spada na te płytki, bo w domu mamy płytki i no, dosyć mocno cierpią te moje obudowy, więc stwierdziłam, że może jak sobie sprawię w końcu taką ala gumową, to może to się tak szybko nie będzie psuć. I taka obudowa to jest na 5 i 5C iPhone'a, kosztowała 2 euro. I już ostatnie dwie rzeczy. Trochę taka bardziej, nazwijmy to, wizytowa, dlatego że chciałam jakąś małą, jasną, beżową, taką nude torebkę. Natomiast wiecie, jeżeli chodzi o te torebki takie, które ja noszę codziennie, które uważam, że powinny mieć wyśmienitą jakość i powinny mi posłużyć na lata, to faktycznie wiecie, że jestem w stanie zainwestować więcej swoich pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o takie torebki, z których ja korzystam tak naprawdę raz na jakiś czas, bo ja milion rzeczy ze sobą zawsze noszę i taka torebka to nie jest dla mnie torebka na dzień. Natomiast szykuje mi się kilka takich ważnych wyjść w tym roku, kilka wesel, więc stwierdziłam, że chcę mieć taką jedną uniwersalną torebkę. Tak naprawdę do tego, co założę, do tego założę szpilki nude i obojętnie jaką sukienkę czy jaką górę założę, to będzie to fajnie wyglądało. Chciałam mieć coś takiego taniego, żeby właśnie nie przepłacać, bo wiem, że to nie będzie taka moja podstawowa torebka, której będę chodzić codziennie, choć pewnie latem też będę z niej często korzystać. Fajnie jest, naprawdę bardzo fajnie wykonana, nie jest aż taka malutka. Tutaj jest oczywiście, wisi na ramieniu na takim paseczku, tutaj delikatny łańcuszek. Naprawdę, powiem wam, że jak za 6 funtów, to uważam, że jest 6 funtów. Co ja mam z tymi funtami? To chyba miłość do Londynu sprawia, że ja ciągle tych funtach, ale kosztuje 6 euro, ale jaja tutaj też są, nie, dobra, sorry, poczekajcie, bo teraz jestem zmieszana, nie no, tutaj jak byk są funty, no przecież chyba widzę, nie, czy nie widzę, czy ja się nie znam. Tu są funta, tu są euro, więc ona kosztowała 6 euro. Fajnie, jak w tej cenie, co prawda trochę się naszukałam, żeby właśnie odnaleźć taką, która wygląda dobrze, a nie wygląda tylko badziewnie i jest tania, ale ta uważam, jak za 6 euro, to powiedzcie, moim zdaniem wygląda super, tak ładnie jest wykonana i serdecznie polecam. No i tak, to już koniec. Jak widzicie, nie było aż tak źle. Znaczy, ja jestem bardzo zadowolona, ale nie było aż tak źle dla was do oglądania, bo myślę, że dłużej niż 15 minut to na pewno nie babuliłam, więc... jest git. I tak, to były wszystkie rzeczy, które chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie mi znać, które z tych rzeczy podobają wam się najbardziej. Ja jak zwykle skromnie stwierdzę, że mi się wszystko bardzo podoba i bardzo się cieszę. Chociaż absolutnym numerem jeden jest połączenie pościeli i koca, po który pojechałam, więc proszę was, nie śmiejcie się ze mnie, bo naprawdę dobra cena i jeżeli chodzi o koc, to fajna jakość. Więc... no, nie śmiejcie się ze mnie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli film wam się spodobał. Dajcie znać, co wam się spodobało najbardziej. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się niedługo w nowym filmiku.